A przed nami zadanie z naszego portalu, mianowicie mamy narysować wykres funkcji f od x równa się moduł x plus 7 minus 1. Tu mamy układ współrzędnych, no i ten wykres mamy z grubsza narysowany, prawda? To znaczy możemy tak, ruszając tą kropką możemy zmieniać jakby kąt rozwarcia tutaj i ruszając tą kropką możemy zmieniać wierzchołek tego wykresu. Czyli nie mamy tutaj dużo swobody, a to dlatego, że powinniśmy wiedzieć, i jest to treścią jednego z filmów w tym samouczku, jak mniej więcej wygląda wykres takiej funkcji. No, że właśnie on zawsze wygląda mniej więcej tak. Mamy pewien wierzchołek i składa się z dwóch półprostych. No dobrze, więc krótko mówiąc, musimy znaleźć wierzchołek i tutaj ten kąt rozwarcia. No i ja sobie przekopiowałem tutaj do mojego notatnika i tutaj zrobimy to. Znajdziemy ten wierzchołek i kąt rozwarcia no, poprzez znalezienie przynajmniej jednego punktu na wykresie poza wierzchołkiem. Tutaj na wykresie przypomniałem, prawda, jak taki wykres wygląda właśnie, że tu jest wykres funkcji moduł x, tak, czyli wartość bezwzględna x, czyli to jest x dla x-ów dodatnich i minus x dla x-ów ujemnych. To wygląda tak. Teraz moduł x minus 2 jak wygląda? No mianowicie wartość tej funkcji, moduł x minus 2, no różni się od wartości tej funkcji. No dla każdego x ta funkcja jest 2 mniejsza, prawda? Czyli ten wykres powstaje poprzez przesunięcie tego wykresu funkcji moduł x o 2 w dół, co symbolizują tutaj te czerwone strzałeczki. No dobrze, teraz no jakościowo ten wykres będzie podobny do tego, czyli tak, on będzie miał pewien wierzchołek. No wierzchołek to jest najmniejsza wartość tej funkcji. Więc zastanówmy się, gdzie ta funkcja przyjmuje wartość najmniejszą, no i ile ta najmniejsza wartość wynosi. No po pierwsze tu mamy wyrażenie moduł x plus 7. No więc wartość bezwzględna, no zawsze jest nieujemna. No najmniejszą wartość, jaką to wyrażenie przyjmuje, no to jest 0, prawda? Czyli to jest, co najmniejsza wartość jest 0, no i ona jest przyjmowana dla x równego minus 7. Czyli x równe minus 7, no to wtedy moduł x plus 7 jest 0 i to jest najmniejsze możliwe. No i co, a wartość funkcji w punkcie minus 7 to jest jeszcze o 1 mniej, prawda? Czyli najmniejsza wartość tej funkcji to jest w punkcie minus 7 i wartość, czyli f od minus 7 to jest minus 1. Czyli wierzchołek, ten właśnie wierzchołek, czyli wierzchołek. No wierzchołek będzie w punkcie minus 7, minus 1. Czyli możemy tutaj przejechać, było minus 7, minus 1, prawda? Czyli minus 7, minus 1. Tu jesteśmy. No i teraz jeszcze musimy znaleźć to nachylenie, czyli musimy na tej półprostej znaleźć jeden punkt. Wobec tego wystarczy nam policzyć wartość tej funkcji w jakimś punkcie, czyli na przykład f od 0. F od 0 to jest moduł 0 plus 7 minus 1. Moduł 0 to jest, czyli moduł 7 to jest 7, czyli to jest 7 minus 1, czyli 6. Czyli innymi słowy ten wykres tej funkcji przecina pionową oś w punkcie 6, czyli o, to już jesteśmy tutaj w punkcie 6. Czyli to jest wykres tej funkcji, sprawdźmy. No dobrze i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.